Cześć, dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Dziś kolejny odcinek związany oczywiście z giełdą papierów wartościowych. Skupimy się na akcjach, które no, też są bardzo mocno przecenione. Dlaczego akurat na tych? No bo mamy dzisiaj Black Friday, piątek, 24 dzień listopada 2023. Czas przecen, czas promocji w sklepach, to i czas spojrzenia na giełdę papierów wartościowych i na to, czy te Promocje również są obecne. Oczywiście giełda to nie jakiś ryneczek, giełda to nie sklep, gdzie możemy sobie promocje zrobić w każdej chwili szybko, dynamicznie, z dnia na dzień. Tutaj bardziej mówimy o trendach i właśnie tym trendom będzie ten program poświęcony. Zobaczymy na spółki, których walory w ostatnim czasie są bardzo mocno przecenione na bazie ostatnich 12 miesięcy w swoich indeksach. W 20 Wigu, SWIGŃ czy na parkiecie New Connect, no i spróbujemy się zastanowić, czy to rzeczywiście przecena, okazja, czy może tak naprawdę no, jesteśmy w trakcie trendu spadkowego i ta przecena może się jeszcze utrzymywać, mimo że Black Friday niebawem się zakończy. Z tego miejsca, oczywiście, zachęcam wszystkich do zostawienia kciuków w górę pod tym materiałem, subskrypcji kanału. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Zapraszam też do grupy facebookowej Obserwuj, Inwestuj Zarabiaj, Tak jak widzicie u góry na tym pasku przewijanym, tam też pełna nazwa grupy, jest w grupie już prawie no, ponad 3800. Nie, niebawem dojdziemy pewnie do 4000 osób i codziennie dyskutujemy o giełdzie. Natomiast przechodząc już do konkretów, na początku zobaczmy sobie na zbiorcze zestawienia i patrząc po kolei, tym razem od indeksu WIG20, tu najsłabiej zdecydowanie radzą sobie walory Pepco, Akcje spółki notowały w ostatnim czasie bardzo mocny spadek. Wszystko zaczęło się od problemów głównego akcjonariusza. Natomiast akurat, jeżeli chodzi Chodzi Akcję PEPCO, przy okazji Black Friday, no nie możemy tutaj mówić o specjalnej przecenie, bo to jedna z najmocniejszych spółek z indeksu WIG-20, która drożeje. W piątek w okolicach południa o ponad 5%. W ciągu miesiąca mamy 25% odbicie, i wydaje się, że to odbicie jak najbardziej tutaj może być kontynuowane, choćby ze względu na to, że spółka, a w zasadzie główny akcjonariusz, zakomunikował w ostatnim czasie to, że akcji nie zamierza sprzedawać na tych pułapach. Co więcej, nie wykluczone, że na tych niskich poziomach cenowych, bo zdaniem spółki akcje są niedowartościowane, nie wykluczone są zakupy. Akcją Pepko, nie chcę się specjalnie tutaj nad akcjami, chcę się specjalnie rozwodzić, dlatego że kilka dni temu na kanale wrzuciłem osobny materiał specjalnie dla Pepco i od tego czasu nic się, jeżeli chodzi o moją predykcję rynku, o moje podejście tutaj nie zmieniło, więc zachęcam Was do sprawdzenia. Widzimy też cyfrowy Polsat, mamy CD Projekt i od to cztery jedyne spółki, które na bazie ostatnich 12 miesięcy traciły. Niemniej skala spadków kosmetyczna. Nie jest, JSW radziło sobie dobrze, ale ostatnie dni przede wszystkim słaby raport przygotował nam wczoraj podczas sesji 23 listopada bardzo mocny ponad 12% spadek i taki mieliśmy przedwczesny Black Friday w czwartek, o ile można tak powiedzieć na akcjach, sesja piątkowa jak na razie przynosi nieznaczne odreagowanie, natomiast jeżeli chodzi akurat o Jastrzębską Spółkę Wyglądu, wydaje się, że tutaj no ta perspektywa przynajmniej na parę tygodni mogła się zdecydowanie pogorszyć, a jeżeli chodzi już z kolei o CD Projekt też tych spółek, czekamy na wyniki finansowe, które już po weekendzie w Nowym Tygodniu będą publikowane i niewykluczone, że ten raport może tutaj poprawić sentyment na akcjach spółki. Jeżeli chodzi z kolei już o MVIK, mamy tutaj Bumek Grupę Azoty czy Synta wersja koliderów spadków Boomach, aż minus 41%. Wygląda to naprawdę bardzo, ale to bardzo słabo. Jeżeli też chodzi o sytuację na akcjach, no warto powiedzieć, że spadki przyspieszyły w ostatnim czasie po publikacji nie najlepszych wyników finansowych. Spółka pokazała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2023 na poziomie 500 niecałych 47 milionów złotych i stratę na poziomie blisko 45 milionów złotych. Stratę EBIT oczywiście, bo zysk EBIT da był, ale na poziomie 29 milionów złotych. Na poziomie zysku brutto Grupa Bumek spodziewa się straty w wysokości ponad 38 milionów złotych. W konsekwencji poprawy sytuacji geologicznej wydobycie węgla handlowego wzrosło ze 170 ton w drugim kwartale do 333 w trzecim kwartale. Natomiast tutaj zostawiamy sobie kwartał do kwartału rok rocznie. Te dane już aż tak dobrze nam się tutaj, niestety, z punktu widzenia spółki. Bumek nie prezentują. Sektor węglowy generalnie radzi sobie dosyć słabo. JSW, o której też mówiliśmy przed chwilą, Bogdanka. No i Bumek, Bumek, który wyłamał dołem z kanału konsolidacyjnego, wybił dołem, spadły z rejonu 29-30 zł do 20 mniej więcej w ostatnim czasie. Też wiele mówimy o tym wsparciu w okolicach strefy 18-20, tego psychologicznego pułapu, który jak na razie no, zatrzymuje nam spad. Choć te obroty wyhamowały, więc to też może być po prostu taka sesja na przeczekanie wyciągnięcie z okolic okrągłych 20 zł. Myślę, że tutaj kurs jeszcze chwilę będzie przebywał. Ciężko wyobrazić sobie tutaj odbicie fałkształtne jakby z dnia miało coś się wydarzyć, zmienić pozytywnego na akcjach. Niemniej jednak, no akurat jeżeli chodzi o spółki z sektora węglowego, upatrywalibyśmy, nadzieję, na poprawę sentymentu prędzej, prędzej w przypadku JSW, czy w przypadku Bogdanki, mając na uwadze to, że cofając się choćby do sierpnia 2021, czyli nieco ponad dwa lata tylko do tyłu, za jedną akcją w płaciliśmy niecałe 3 zł. a teraz mimo tego spadku cały czas jesteśmy ponad 7-krotnie wyżej, co właśnie pokazuje tak czy inaczej lokalnie wysoką kapitalizację spółki, mimo że oczywiście po drodze wyniki się znacząco poprawiły, mieliśmy też pik cenowy, jeżeli chodzi o węgiel, który też pomagał niewątpliwie w odnotowaniu lepszych wyników, no to jednak ta wycena wydaje się być lokalnie dosyć, dosyć wysoka. Z kolei, jeżeli chodzi o kolejną też spółkę, Grupa Azoty, to spółka, która bardzo mocno zawodzi, Spodziewaliśmy się czegoś innego, mimo wszystko w końcówce roku poprawy sentymentu. Tymczasem, no, rynek jak na razie nie zareagował zbyt pozytywnie na raport. Kurs zanurkował, wyłamał ze strefy konsolidacyjnej w okolicach 24 zł ze strefy wsparcia, i mamy cofnięcie o kolejnych kilkanaście procent. Zgodnie z szacunkami, spółka w trzecim kwartale tylko straciła prawie 350 milionów złotych, jeżeli chodzi o ebidę, na poziomie EBITDY, A jeżeli chodzi o przychody, te zgodnie z racunkami wyniosły nieco ponad 3 miliardy złotych marża na poziomie 11,3%. Miniony kwartał to zauważalny wzrost popytu na produkty nawozowe oraz pierwsze pozytywne sygnały w chemii. To dobre zdanie na początku raportu, tak mówił wiceprezes grupy Azoty Marek Wadowski, ale to za mało, to za mało, żeby przekonać inwestorów, że to już jest czas na grupę Azoty. Zresztą też przyglądając się na ostatnie newsy, no z jednej strony zakończyła się rozmowa z Orlenem w sprawie tutaj przejęcia zakładów azotowych Pułab, ale Orlen cały czas podtrzymuje gotowość przejęcia właśnie tej spółki, spółki córki grupy Azoty. No niemniej, wcześniej mieliśmy właśnie jeszcze inne informacje, które też nie najlepsze były dla kursu, jak choćby nawet obniżenie wyceny grupy Azoty do 1726 przez biuro baklerskie banku PKO 1726, czyli Mimo tego mocnego spadku, dalszy jeszcze właśnie spadek jest przez tutaj inwestorów zakładanych, inwestorów analityków też, bo to w miarę ważne. Akcje Grupa Azoty w trendzie spadkowym, bo też dzisiaj o takich spółkach mówimy, które. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy radzą sobie bardzo słabo, i w tym trendzie spadkowym są, a niekoniecznie w ciągu ostatniego miesiąca, bo to trochę bardziej wtedy spekulacyjne podejście. A my tutaj mówimy o tych spółkach, które mają bardzo mocny trend spadkowy i które są bardzo, ale to bardzo mocno przecenione, nie w krótkim, a właśnie już w średnim terminie. Grupa Azoty szoruje po dnie, to kolejna ze spółek, które dzisiaj analizujemy po Bumechu, które właśnie tak słabo sobie radzą. Wsparcie w okolicach 24 wyłamane. Jesteśmy w tej chwili w okolicach Dołka z października, listopada 2020. No i tutaj są tacy, którzy wróżą również cofnięcie do covidowych dołków z marca 2020 w okolice 16,50, co byłoby dosyć zbieżne też z rekomendacją rynkową, rekomendacją analityków, oby, oby zaczęły się pojawiać tutaj jakieś dobre informacje dotyczące produkcji i sprzedaży, dotyczące też kondycji rynku, bo bez tego niewykluczone, że właśnie grupa azoty no nawet do tych niskich pułapów, do tych dołków jeszcze z 2020 roku może nam tutaj zanurkować. Jeżeli chodzi też o grupę azoty, bo to musimy wiedzieć, pamiętać, zobaczmy na ten trend, rok do roku przychodów ze sprzedaży, one systematycznie idą w górę. Co prawda, no, ten rok 2022 był rewelacyjny i stąd też ta wysoka baza decyduje o mocnych spadkach, ale jednak patrząc na. To jak przychodowo zapowiada się o 2023 rok, no to wcale nie będziemy jakoś odbiegać od tego trendu, który w ostatnich powiedzmy 10 latach był wyznaczony. Zysk ze sprzedaży, no ten właśnie zawiódł przede wszystkim, no nawet nie tyle zysk, co potężna strata, na którą się zapowiada 2023 rok, mając na uwadze, że ostatnie lata to jednak były ponad miliardowe zyski, co jest tutaj pewnym, pewnym problemem. I nie ma się co dziwić, że te czerwone, długie świece z długim cieniem, czy w przypadku zysku ze sprzedaży, czy zysku operacyjnego, zysku z działalności gospodarczej, czy wreszcie zysku netto tak mocno obciążyły nam sytuację na kursie niemniej jednak no, przy założeniu, że to jest jeden taki słabszy rok i działalność zacznie wychodzić na prostą. Przede wszystkim z punktu widzenia bilansu, z punktu widzenia tego, że zysk się znowu pojawi, no to miejmy na uwadze to, że kurs szybko może zacząć odrabiać straty, bo przede wszystkim to, co jest tutaj najważniejsze, będziemy mieć bardzo, ale to bardzo niską bazę i też. Jeżeli wrócimy do wyników, do których spółka nas przyzwyczaiła w ostatnich latach, to i kurs niewykluczony, że do tych wyższych pułapów wróci. Wyższych pułapów z ostatnich lat może nawet 40, 50, 60 zł, bo przecież taka cena akcji przez długi czas na akcja grupa złoty się utrzymywała w latach 2013, 2018, 2019, więc też na to czekamy, ale być może no, chwilę trzeba będzie poczekać. I jeszcze spółka z parkietu New Connect, która też tutaj mocno zawiodła. Generalnie w czołówce spadków mamy m.in. Carlson, Star World Industries, Fijen, Zortrax, słaby 60% spadek, Klabater minus 60% to również zestawienie z ostatnich 12 miesięcy. My skupimy się na Star World Industries, tu kiepska premiera. Która no, tu w tytule mamy niszczy, generalnie, no trochę zniszczyła te plany spółki, bo jednak szacunki, nawet te minimalne, zakładały wyższą sprzedaż, większe zainteresowanie graczy tytułem, który przed kilkoma tygodniami został opublikowany. Tytuł został przyjęty bardzo dobrze, bo jak sobie zobaczymy na oceny, te cały czas powyżej 91%, jeżeli chodzi o opinie, na bazie już 1450 tych opinii, no to zakładając ten nasz przelicznik, powiedzmy razy 70 plus minus, niewykluczone, że już 100 tysięcy kopii zostało sprzedanych, i to też jest w miarę. Istotne, bo patrząc na te szacunki na cały 2023 rok, no już analitycy niektórzy zaczęli schodzić, że to 100 tysięcy może być w całym roku, a tu kto wie, czy ostatecznie aż tak źle nie będzie, bo te wysokie oceny są tutaj bardzo istotne i pamiętajmy o tym, że cały czas gra sprzedaje się w pełnej cenie 125 zł. Żadnej premiery jeszcze od premiery, żadnej przeceny od premiery jeszcze nie było. 125 zł w złotówce, patrząc na kursy innych walut 131,11 w kursie euro, a w dolarze 120, no bo też słaby kurs. Dolara w ostatnim czasie, no to też szału niestety nie ma nie tylko dla starów, ale też dla pozostałych spółek sektora giełdowego. Więc no tutaj cały czas uważam, że jakieś szanse są na poprawę sentymentu, ale na pewno nie będą pomagać komunikaty jak ten z ostatnich dni: zawiadomienie o zmianie statu, stanu posiadania, zmiany, zmianie ilości akcji w portfelu tutaj zmianie udziałów ten komunikat został opublikowany dosłownie dwa dni temu, jeżeli dobrze kojarzę w momencie jeszcze sprawdzę 22. No to 22. Czyli dwa dni temu. No i sprawdzamy tutaj pan Marcin Przasnyszki Przasny Ski, czasny ski, tak, chyba dobrze powinienem powiedzieć. E, posiadał przed transakcją 103 akcji, 5,315% udziałów, natomiast po transakcji posiada tych akcji 10 000, y, przepraszam, 103 700, 103 y, 13, 700 posiadał, a posiada 97 200, a więc 6,5 tysięcy akcji sprzedanych i z automatu zejście poniżej progu 5%, y, poniżej progu 5 do 4,98%. Na pewno, na pewno ta transakcja. Tutaj nie pomaga, bo jeżeli no, osoba tak blisko związana ze spółką decyduje się na sprzedaż akcji i to w sumie na tych niskich poziomach, na tych lokalnych dołkach, no to dlaczego akurat kurs miałby być tutaj jakkolwiek bardziej, bardziej nieco atrakcyjny? I tutaj warto jeszcze dodać, bo z jednej strony mówimy o sprzedaży, ale trzeba tutaj być precyzyjnym. Przeniesienie własności 6,5 tysiąca akcji z wykonawciela spółki, oznaczonych odpowiednim kodem, poprzez ich przesięgowanie z rachunku akcjonariusza po zamknięciu. Sesji w dniu 17 listopada 23 na rachunek Maklewski obdarowanego. Jest to członek rodziny dokonany na skutek wykonania serii umów darowizny akcji zawartych poza rynkiem New Connect, z których omawiana spowodowała zmniejszenie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów, więc to nie była taka typowa sprzedaż. No ale z jakiegoś powodu ta transakcja na tych niskich pułapach miała miejsce i ona też nieco blokuje kurs, chociaż pytanie, czy ta przecena. Nie jest nieco zbyt mocna, zbyt dynamiczna, no bo zobaczcie, no to jest dosłownie panika. Wodospad kurs zjechał ze 130 zł i to stosunkowo niedawno tam być, bo na początku sierpnia w tej chwili do około 16 to jest 87% spadek. Czy jest aż tak źle, żeby ten spadek był tak mocny? Kto wie, no jest tej informacji negatywnych więcej, między m.in. to, że spółka chwilowo rezygnuje z przeniesienia z parkietu Newconek na parkiet główny, ale, 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 czekajmy. Na raport, jeżeli okaże się, że ta sprzedaż aż tak zła, jak się okazuje, nie będzie, i na przykład to promocja pobudzi tę sprzedaż, bo okaże się, że rynek nieco się wstrzymał mimo wysokiej, dużej wish listy ze względu na zbyt wysoką cenę, i na przykład 25-procentowa promocja pobudzi ten tytuł i będzie decydować o mocnej sprzedaży. To kto wie, czy spółka jeszcze nie zaskoczy i czy nie okaże się, że ta promocja, którą też omawiamy przy okazji Black Week, nie będzie dla rynku ciekawa. I jeszcze na koniec zobaczmy sobie na skaner akcji GPW. Mamy tutaj wszystkie spółki z parkietu głównego, z parkietu New Connect i posortujemy sobie je po RSI 14 i w ujęciu D1 i w ujęciu 1W, czyli w ujęciu sesyjnym i w ujęciu tygodniowym. Będziemy brać te poziomy z 14 sesji i 14 ostatnich tygodni. Sortując po. Tygodniówkach, Resin na ujęciu tygodniowym, no tutaj Porsche, nam się załapały jako też spółki z Global Connect, ale to nas nie interesuje, patrząc na rynek giełdowy mamy tutaj między innymi Star World Industries, właśnie spółka, o której rozmawialiśmy, 16,5, mamy Serinus Energy, UF Games, Art Games, Investeco, Milky Land. No też te mniejsze spółki przede wszystkim z parkietu Małej Giełdy, z parkietu New z parkietu głównego, mamy British Automotive Holding, mamy Kernel, który też walczy, walczy na swoich historycznych dołkach. One more level, mocna przecena po premierze Gostranera mamy Captor Therapeutics, spółka, która również, również radzi sobie dosyć słabo w ostatnim czasie. No i jeszcze właśnie możemy tak wymieniać, wymieniać te kolejne podmioty, jak choćby zakłada zotowe puławy. Gamiwo, czy jeszcze inne swoją drogą, jeżeli chodzi o kaptor. Tutaj też te raporty, no można powiedzieć, bo o kaptor też chciałem jeszcze powiedzieć, wskazują na spore spadki. No i tutaj akurat przychody ze sprzedaży nie są złe, bo no, można powiedzieć, że od momentu, kiedy spółka ruszyła ze swoją działalnością to te przychody idą w górę, ale problem się pojawia, jeżeli chodzi o zyski, bo te z roku na, z roku na rok, no, ich nie ma i po prostu strata się powiększa, zobaczmy na zysk netto, jeszcze kilka lat temu było 4 miliony a teraz już 30, 35, 58, no i niestety, ale taka tendencja, no nie pomaga na pewno, nie pomaga akcją kaptora i nic dziwnego, że kurs tak słabo sobie radzi i jesteśmy w tej chwili w drugiej fali trendu spadkowego, która doprowadziła do wyłamania historycznych doków, które wcześniej były ustawione w listopadzie 2022 na poziomie 103 zł, niemniej wyprzedanie bardzo, ale to bardzo mocne i kaptor również być może przynajmniej w krótkim terminie okaże się ciekawym pułapem. Y Pułap na akcjach Captor yy, okaże się ciekawym do potencjalnej inwestycji. Wracając jeszcze do skanera, tak to wygląda na weekendówce, jeżeli chodzi o Rezi, a jeżeli chodzi o rezina na yy, D1, posortujemy sobie też od tych najmniejszych wartości, ale już bardziej w ujęciu krótkoterminowym. I tutaj mamy Stendru 7 i Inkana w ogóle 1. Yy, tutaj spadamy z sesji na sesję. Yy, patrzymy dalej, Unfold. Yy. Gamesbox, Bumech, kilkanaście punktów, no to jest dużo poniżej 30, a już poziom 30 wskazuje na mocne wyprzedanie. że Masz Pure, Biologic, Star Wars, właśnie też nisko w tym ujęciu. Mamy tutaj Bioton, Bean, czy choćby akcje Gamiwo i Big Cheese Studio, które również mocno, mocno ucierpiały w ramach przesunięcia premier Cooking Simulator 2 i pewnych problemów związanych z samym przygotowaniem tytułu. Zmiana silnika, też zmiana na stanowisku prezesa zarządu, to wszystko spółce przeszkadza. Drodzy widzowie, to wszystko jeżeli chodzi o ten materiał, zachęcam do zostawienia kciuku w górę, subskrypcji kanału jeszcze raz o to zabiegam żeby te nasze zasięgi były jak największe zapraszam do grupy facebookowej, zachęcam do wspierania kanału, linki wszystkie znajdziecie w opisie do tego materiału, wyświetlam listę wspierający kanał z października a wszyscy wspierający w listopadzie będą w analogiczny sposób wyświetlani przez cały grudzień na koniec pamiętajcie o tych reakcjach, o których wspomniałem to wszystko na teraz, bardzo Wam dziękuję za uwagę, Napisz w komentarzach, czy spółki, o których powiedziałem przy okazji e, promocji, przy okazji właśnie tych wyprzedaży, Black Friday, e, to są te, które wy byście ewentualnie właśnie typowali do tych mocno przecenionych i do tych, które są warte swojej ceny, czy może niekoniecznie, czy może macie jakieś inne propozycje? Czekam na e, informacje, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.